Zrobisz coś dla mnie? Proszę, opisz mi swoje życie. Jakie będzie za 30-40 lat, jeśli u jego boku jedź? Raz cię straciłem, przeżyję i drugi. Jeśli to tego rzeczywiście pragniesz. Ale nie idź na łatwiznę. Nie ma łatwego wyjścia. Czego nie zrobię, ktoś będzie cierpiał. Gdy cały mój świat jednął w gruzach, wtedy ja zrozumiałem, co jest ważne, czego mi brak i co jest nie tak. Dziś wciąż nie rozmawiamy, po prostu od tak nagle nasz czas zamilkł, może mnie tęsknisz już, a może nie potrafisz zapomnieć. Może wszystko inne jest dziś lepsze, beze mnie może. A mówiłaś, że kochasz, to było kłamstwo, prawda? Bo jak się kogoś kocha, to się go nie zostawia. Bo jak się kogoś kocha, to się traktuje poważnie, się walczy, trwa w tym, trzyma mocno na zawsze i ma się tę pewność, że gdy nastanie ciemność, razem znajdzie się miejsce, gdzie świeci słońce. Na pewno wiem, nie zawsze bywa łatwo. Kochać to też cierpieć, dziś właśnie tak cię kocham. Złamanym sercem i tęsknię, brakuje mi cię bardzo. Trudno, może zrozumiesz kiedyś, może za późno. Nie będzie łatwo, będzie naprawdę ciężko. Będziemy musieli co dzień nad tym pracować, ale chcę zaryzykować, bo pragnę ciebie. Cały ciebie, na zawsze, ty i ja, każdego dnia. Mam 24 lata, nie wiem już co dalej. Liczę, ile rap mi zabrał, ile nieprzespanych nocy, żeby stanąć w miejscu, w którym dzisiaj stoję i popatrzeć w twoje oczy, co zmęczone są jak tym szukaniem jakichkolwiek zalet pośród moich źrenic. Bym gotowy był na zmianę, bo oboje jesteśmy spragnieni takich przeżyć, żeby razem się odbić od ziemi i dojść jeszcze dalej, wyżej niż nas ograniczył zenit. Dziś nie widzę sensu naprawdę i nie umiem nie stać w miejscu. Już nigdy nie będzie jak dawniej, tonę wśród krzywdy, tracąc życia piękno, ale nawet nie łapię brzytwy się, bo ręce mam już skrępowane. Żyję wśród innych, z których każdy chciałby wygrać luz. Ja stanąłem bezsilny, nie pozwala mi kondycja już, by biec, żeby coś przeżyć, tak po prostu biec i uwierzyć, że tu kiedyś znajdę sens. Ty mówisz mi, kiedy jestem sukim synem, a ja tobie, kiedy jesteś wredna, czyli właściwie bez przerwy. Nie boję się ciebie urazić. Gdy cały mój świat legnął w gruzach, wtedy sercem pisałem właśnie wers ten, by przełknąć jakoś dzień ten. Gdy nagle życie przestało płynąć mi pięknie, melodia, którą słuchasz, mówiła, jakoś ty przełkniesz. Gdy cały mój świat przestał sens mieć, siedziałem sam i w milczeniu się zastanawiałem, co jest z nami, po co jestem tu, dlaczego kilka słów rani bardziej niż cokolwiek, co mogłoby zranić. Gdy cały mój świat upadł, ja zobaczyłem, jak wygląda świat w łzach. Wiem, jak źle jest, gdy jest nie tak, jak długo dzień trwa i noc bezsenna, płacz. Nie wstydź się uczuć, to normalne w sumie, zwłaszcza gdy tęsknisz bardzo mocno, rozumiesz? Zwłaszcza gdy nie masz sił i inaczej nie umiesz, a starasz się z tym walczyć, sam to unieś. Najlepsza miłość to ta, która budzi duszę, pcha nas ku lepszemu. Rozpala w sercach ogień, a w duszy sieje spokój. To właśnie mi podarowałaś. To miałem nadzieję ofiarować tobie. Kocham cię. Do zobaczenia, Noah.